Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MP Go. Witam w programie Akademia Mistrzów. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i właśnie tutaj w kanale sportowym będę prowadził rozmowy z najlepszymi polskimi sportowcami, prawdziwymi mistrzami. Szczerze, chylę czoła przed każdym sportowcem, który wylewa pot, bardzo często też krew i łzy, dążąc do doskonałości i złotych medali. Sportowcy mają tak wiele ciekawych przeżyć i cennych doświadczeń, że mogliby obdarować nie jedną, a wiele osób. I wiem to z autopsji, bo kto jak nie sportowiec wie tak wiele na temat umiejętności prze przezwyciężenia słabości, e znajdowania motywacji do działania. Wyznaczania wspólnych celów i osiągania sukcesu. W programie Akademia Mistrzów nie będę prowadził klasycznych rozmów i wywiadów dziennikarskich. Trzeba przyznać, że nie jestem dziennikarzem. Co ciekawe, mój dziadek był, ale ja poszedłem w zupełnie innym kierunku. Ja jestem sportowcem i wiem, o co zapytać moich gości, byście mogli skorzystać z ich wiedzy, doświadczeń i ich sprawdzonych metod. Dzisiaj upiekę kilka pieczeni na jednym ogniu podgrzanym. Siatkarskimi Mistrzostwami Świata. Moim i Waszym gościem będzie, uwaga, bardzo dobry zawodnik, doświadczony trener, wybitny menadżer, a dzisiaj prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski. Sebastian, jak się masz? Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry. Cześć. No mam się dobrze. Piękny okres, piękny czas, dużo się dzieje, ponieważ ten nasz 2022 rok jest. Rokiem siatkówki w Polsce. no Niestety, troszeczkę przez to, co się zadziało i co się dzieje za wschodnią granicą, imprez mamy dużo więcej niż planowaliśmy, ale to chyba wydaje mi się, że dobrze dla naszych kibiców. No, śledzimy, interesujemy się tym. Powiem szczerze, że przeszedłeś długą drogę, żeby znaleźć się w tym miejscu. Mam na myśli też kanał sportowy, <laughs> ale przede wszystkim to, że dzisiaj jesteś prezesem Polskiego Związku Piłki Środkowej. Świadko Fantastyczna droga. Czy, my, czy widzisz się jeszcze dalej? Mam w ręku piłkę, na której widać też logotyp międzynarodowej organizacji z siedzibą w Lozannie. Czy myślisz, że w przyszłości mógłbyś podążyć aż tak daleko i sięgnąć za, stery? Siąść za sterami Międzynarodowej Federacji? Odpowiem ci trochę przewrotnie. Rok temu, jakby w tym momencie, może nie, ale rok temu i kawałek. To nawet nie wiedziałem, nie, miałem, nie marzyłem, nie myślałem o tym, że będę prezesem Polskiego Związku Piłki Światkowej, więc dzisiaj mnie pytasz o Federację Światową, odpowiem nie wiem, nie zaprzeczę, ale nie potwierdzę. Nie, nie uciekam tak daleko, na razie zajmuję się, skupiam się tym, co jest teraz i tak naprawdę nie żyję, chociaż mam wiele takich trochę rodzinnych rozterek, bo pytają się, zaplanujmy coś za tydzień, za miesiąc. Ja mówię, nie wiem, co będzie jutro, pojutrze, a co dopiero za tydzień. Także to kiedyś może, ewentualnie. No w tym ferworze pracy przede wszystkim i tej intensywności sezonu wyobrażam sobie, ile ma rzeczy na głowie. W tej chwili ruszają Mistrzostwa Świata w siatkówce. To zawsze sprawia, że emocje w Polsce, kibiców szczególnie sportowych, siatkówki sięgają z zenitu. Czy z perspektywy prezesa zajętego sprawami związkowymi, często odległymi od sportu, masz wiedzę, w jakiej formie jest obecnie nasza kadra? Tak, oczywiście. No tutaj... Co, może nieco dziennie, ale co jakiś czas kontaktuję się osobiście z jednym czy z drugim trenerem, bo pamiętajmy, oprócz męskich mamy za chwilę też żeńskie mistrzostwa mm. świata, więc to w ogóle jest chyba drugi raz w historii światowych rozgrywek, żeby jedno państwo organizowało dwa, organizowało dwa turnieje tej rangi równocześnie, praktycznie równocześnie, bo tam jest dwa tygodnie różnicy. Natomiast tak, no rozmawiam z trenerami, rozmawiam ze sztabami, rozmawiam z zawodnikami. No bo też trzeba wiedzieć, co potrzeba reprezentantom, co potrzeba sztabowi. Są czasami braki, chociażby nawet jeżeli chodzi o wyżywienie, że na przykład coś by chcieli więcej, coś by chcieli zmienić. Czasami to taką prostą drogą nie idzie, trzeba gdzieś pójść, nacisnąć wyżej. Także ta informacja jest dla nas ważna i trzeba działać, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby małe rzeczy rozwiązywać jak najszybciej. Żeby nie urosły do takich dużych, gdzie już później będzie ciężko cokolwiek zrobić. Bardzo trafna metoda i w ogóle wskazówka, żeby już w zalążku gasić pożary, bo one faktycznie mogą później pociągnąć całość. To, to fajna wskazówka, ale ja tak patrzę, ty z perspektywy zawodnika, sukcesami także przecież prezentowałeś Polskę, byłeś w kadrze. Możesz spojrzeć także na te. Tą siłę naszej, naszej kadry, bazując na swoim doświadczeniu. Czy także oglądasz mecze po to, żeby na no właśnie z tej perspektywy prezesa no mieć ogląd, ale także może czasami podrzucić się trenerowi jakąś wskazówkę, czy w ogóle już teraz tego nie dotykasz? Staram się oglądać jak najwięcej spotkań, bo to też jest wiedza, która potrzebna jest do zarządzania, do, do, może nie do pomocy, ale do dawania wskazówek. Bo ja czuję się dalej zawodnikiem, czuję się dalej trochę trenerem. I Lubię rozmawiać z trenerami, nie narzucam im swojego stylu, nie narzucam im swojej myśli, bo to jest ich myśl, oni biorą za to odpowiedzialność. Natomiast powiem w ten sposób, że jeżeli były mecze, bo wcześniej byłem prezesem grupy Zaksy Kędzierzyn Koźle, to przyznam się, że tych spotkań praktycznie nie oglądałem. Zawsze było coś do zrobienia, z kim się trzeba było spotkać, porozmawiać. Ja lubię doglądać wszystkiego, żeby było dokładnie zapięte na ostatni guzik, więc nawet przejście pochali, sprawdzić, czy wszystkie drzwi są pozamykane w cudzysłowie. Także dużo tych takich spraw było. Teraz akurat mamy przykład Ligi Narodów, która odbyła się w Gdańsku. No Było podobnie. Powiedziano, tu masz tą swoją lożę, sieć i, i, i rozmawiaj z gośćmi. No niestety nie było mi dane, zawsze gdzieś trzeba było pójść, jednak to zostaje we krwi. Natomiast ja nie ingeruję, nie chcę ingerować w drużynę, w sposób budowania drużyny. To zostawiam trenerowi, bo trener wie jakich ludzi chce, trener wie jak, w którą stronę chce iść, więc to jest jego zadanie i, i ludzi, w, których wokół ma siebie. Super, fantastycznie. W tym miejscu muszę wyjaśnić wszystkim, że mniej więcej połowa pytań, które mam dzisiaj przygotowane do Ciebie, Sebastian, została przygotowana przez uczestników Akademii Mistrzów. Akademia Mistrzów to w ogóle jest społeczność osób zainteresowanych sportem i rozwojem w sporcie. Są to zawodnicy, trenerzy. Są to także i rodzice młodych sportowców. Akademia tak naprawdę jest dla każdego, kto uczestniczy w zawodach i chce wejść na wyższy poziom swoich umiejętności, dążyć do mistrzostwa. I mam pytanie od Marcina z Akademii, który ciebie podziwia w ogóle za to, że jesteś prezesem, za tą prezesurę w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Ja osobiście podziwiam też Otylię Jędrzejczak. Mamy także Tomka Majewskiego, który jest tam, nawet zdjęcie jego za tobą, który wiemy przecież, że nie ma łatwo, bo co chwilę obrywa mu się od swoich kolegów kadrowych i koleżanek też. Zobaczymy, jak sobie poradzi Adam Małysz, bo także niedawno stanął na czele i przejął stery Polskiego Związku Narciarskiego. W sumie. Ja patrzę na to z tej perspektywy, że to super, jeżeli zawodnik, doświadczony zawodnik, a także i trener, a także i menadżer, bo Tomasz także na swoim koncie, zostaje prezesem Polskiego Związku. Ale Sebastian, no, trzeba przyznać, że to nie jest łatwa robota. Często jest nieździęczna, a do tego jeszcze społeczna. Po co to Tobie? Ja lubię wyzwania, ja lubię realizować cele, swoje marzenia. Co prawda nigdy, tak jak powiedziałem wcześniej, o tym takim prezesurze, prezesurze takiej polskiego Związku Piłki siatkowej nie myślałem, bo zawsze jestem jeszcze młody, a żeby tam być, to trzeba być w tym leśnym dziadkiem, trzeba swoje przeżyć. Dopiero wtedy gdzieś tam można się w tym związku pojawić. Wcześniej były prezes Jacek Kasprzyk wielokrotnie mi proponował, żebym został wiceprezesem, natomiast ja tego kompletnie nie czułem. Natomiast tak jak powiedziałem, ja lubię wyzwania, lubię realizować się, lubię zdobywać nowe doświadczenia. Sześć lat, które spędziłem w Kędzierzynie Koźle, w klubie, z na Koźle w Zakcie, bardzo dużo mi dało jako właśnie dyrektor sportowy, dyrektor zarządzający, czy później prezes. No i tak chcę zrobić następny krok. I teraz się realizuje jako w nowy, nowym miejscu, jako, nowy, jako prezes polskiego związku. Nie ukrywam, że to nie jest łatwe, ale ja lubię takie wyzwania. Ale wyzwaniem właśnie jest ta motywacja do, do działania, do zmiany, do zrobienia czegoś dobrego dla sportu, i widzisz tą różnicę, czy szukasz gdzie i znajdujesz gdzieś indziej tą swoją motywację? Czy motywacja, motywacja u sportowca chyba jest zawsze, bo to my zresztą rywalizujemy od, od najmłodszych lat i ta, ta motywacja do działania jest według mnie zawsze. Co prawda mam kolegów, którzy w pewnym momencie po, powiedzieli, pozdrawiam Paweł, <laughs> e, powiedzieli dosyć mam, dosyć siatkówki, nie chcę, rok czasu wytrzymał, po roku czasu wrócił i dalej się bawi, gdzieś tam jest, działa przy, e, przy siatkówce. Także tutaj wydaje mi się, że to jest mamy we krwi tą rywalizację I, i, i to będzie chyba do końca. I to jeżeli mówimy, jeżeli nawet nie w danym sporcie, to gdzieś chcemy się realizować gdzie indziej. I wydaje mi się, że my jako sportowcy bardzo dobrze właśnie działamy, pracujemy, bo zawsze mamy wyznaczony cel i do tego celu dążymy. Także ja jestem w takim miejscu i właśnie te cele sobie wyznaczą. Czy wchodząc do związku, zmieniłeś, prowadziłeś zmiany do struktur i trochę ją, nazwijmy to, poukładałeś pod siebie, czy w miarę to zostawiłeś tak, jak było i to ty się dopasowałeś do tego, jak związek do tej pory funkcjonował? Znaczy wyobraźmy sobie, że przychodzę i wymieniam wszystkich. To no to ile, by czasu, ile, ile czasu potrzeba na uporządkowanie i na, na to, żeby nowi ludzie, którzy przychodzą, się wdrożyli. Całą no to jest, kadencję? To jest właściwie niemożliwe. Także nie, nie było rewolucji, jest według mnie ewolucja. Oczywiście są nowe osoby. Tutaj e, od razu, pierwszego dnia powiedziałem, że jeżeli chodzi o siatkówkę żeńską, to nie mam takowej wiedzy, żeby od razu być alfą i omegą i wiedzieć wszystko. Dlatego mm. powstała, powstał zespół Oli Jagieło do spraw właśnie e, siatkówki tylko kobiecej i Ola trafiła do zarządu pomaga mi właśnie jeżeli chodzi o reprezentacje żeńskie i to było takie nowum, które wcześniej nie było. Oczywiście pion rozgrywek musi zostać, marketing musi zostać, także te rzeczy, które były wcześniej, no to są, bo bez tego związek żaden, związek by nie nie funkcjonował, także na pewno nie było wielkiej rewolucji. Natomiast to taka była trochę hybryda. Parę mhm. rzeczy zostało pozmienianych, trochę nowych osób, nowych twarzy, i tutaj muszę powiedzieć, że wszyscy zarzucają, że za dużo właśnie tych leśnych dziadków, za dużo tych starych twarzy w związku. Natomiast trzeba zacząć od podstaw. jeżeli mhm. struktura czy funkcjonowanie związku, żeby trafić do niego, wygląda w ten sposób, że najpierw musisz wygrać, zostać delegatem w okręgu, to ci delegaci, młodzi delegaci, muszą się w tym okręgu najpierw znaleźć. Mam przykład jednego z, z moich kolegów z boiska, który jest delegatem, któremu zaproponowałem, żeby był w zarządzie, bo chciałem go mieć, bo miał fajne, ma fajne pomysły. On w pewnym momencie powiedział, że nie. Z jednej hmm. strony chciał, żeby coś się zmieniło, a jak już dostał tą możliwość, to powiedział, że nie ma czasu, że to nie czuję tego. Więc hmm. to też tutaj trzeba dobierać odpowiednie osoby, żeby się też realizowała, nie męczyły w tym, co, co, co robią. Tak, to zauważalne jest, że później nawet ktoś pomimo szczerych chęci to. Odpada po jakimś czasie, No i szczęście tego, kto wybierze dobrze na samym początku. Ty znany jesteś z tego, że podejmujesz takie decyzje, które nie są tak na szybko i chaotyczne, ale właśnie które no, pasują do całego Twojego zazwyczaj długofalowego planu. Kiedy rozmawiałem, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, z dziennikarzami różnych redakcji, to oni powiedzieli, że Ty, Sebastian. Tak postępowałeś jeszcze, kiedy prowadziłeś Zaxę, że tam nie było takich, nazwijmy to, niewypałów. Nawet jeżeli podejmowałeś decyzję odnośnie trenera, to była to przemyślana decyzja, nie wprowadzałeś rewolucji. A bardziej nastawiony byłeś na taką ewolucję. Rozumiem, że związek tak samo według podobnego modelu będziesz prowadził, tak? Tak, dokładnie. Ja nie lubię wielkich zmian i budowania czegoś od zera, bo to się nie da. Nigdy nie, nie zbudujesz w tak krótkim czasie. Wybory były koniec września, w grudniu siadamy, myślimy, co będzie w roku 2022. Nie było tego za dużo, no ale po 24 lutego nagle wszystko spadło nam na głowę. I tak naprawdę nie było też czasu na wielkie przemyślenia, co robić, jak robić. To się też często samo dzieje. Ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi i, i, i słuchać ludzi, i wtedy wyciągać wnioski, w którym kierunku to powinno iść. Ja nie wybieram trenera, bo ten się nazywa tak i on jest, będzie dobry. Nie. Ja staram się rozmawiać, dowiedzieć się, jakim on był trenerem. Przykład Andrea Gardini, który trafił do Zaksy. Ja go znałem z boiska, graliśmy przeciwko sobie. Ale dopiero go zdecydowałem, zdecydowałem się na niego po rozmowach z innymi prezesami, gdzie był w innych klubach. Po takim, nie chcę mówić researchu, ale po rozmowach też z Włochami we Włoszech, jaki to jest charakter człowieka. Mm -hmm. Tak samo było później, wcześniej z Fefe de z którym współpracowałem, później z Nikolą Grbiczem, teraz z Kretu. To jest najpierw rozmowa, szukanie, dowiadywanie się, czy ta osoba będzie też pasowała charakterologicznie do, do danej do grupy. To jest dla mnie bardzo ważne i wydaje mi się, że to jest klucz generalnie w grach zespołowych, żeby był ten team spirit. Bo zawsze jedna czarna owca w drużynie potrafi zburzyć całą ciężką pracę, którą cały team wykonuje. się też słyszałem o tobie, że jesteś bacznym obserwatorem, ale także i masz tą cierpliwość do rozmowy, do słuchania. Czy to jest umiejętność, którą masz wrodzoną, czy, czy nabytą? I jeżeli nabytą, to w którym momencie zauważyłeś, że przynosi to? Że to jest cenna ta umiejętność. Bo nie ukrywam, u sportowca to jest bardzo ważne. Później także trenera, menadżera, pewno i później też prezesa. Ja nigdy nie byłem taką osobą, która była w grupie i była prowadzącą. Nie byłem nigdy osobą, która pierwsza opowiadała, mówiła i była takim nadzorcą całego tego spotkania. Hmm. Ja byłem zawsze dziś z boku, ja uwielbiam słuchać, ja uwielbiam rozmawiać oczywiście, ale żeby rozmawiać, to trzeba wiedzieć, o czym rozmawiać. Bo powiedzieć coś, żeby tylko powiedzieć, to, to nie w moim stylu. Ja uwielbiam słuchać, uwielbiam właśnie czerpać tą wiedzę, te doświadczenie wykorzystać to później dla, dla swoich potrzeb oczywiście, bo po to to wszystko jest. No Ale w trakcie rozmów staram się jednak więcej uzyskać niż mm -hmm. wypowiedzieć, Słyszeć okay. niż wypowiedzieć. No, a e, które umiejętności wyniesione ze sportu myślę, że dzisiaj używasz najwięcej w tym, co robisz na co dzień. Myślę, że właśnie realizacja swoich celów. Jeżeli jakiś cel mam, to staram się do niego dojść, i ja nie staram się, żeby to dzisiaj cel, jutro realizacja i koniec, kropka, zamknięte. To są zadania, które się wykonuje na co dzień każdego dnia. Mm -hmm. To są cele, które gdzieś tam daleko, daleko są przed nami, przede mną, i małymi kroczkami, czasami dwa kroki do przodu, jeden do tyłu albo odwrotnie, gdzieś tam się realizuje. To jest dla mnie bardzo ważne, też w moim życiu prywatnym, żeby iść w tym kierunku, w którym chcę iść, realizować te cele, które sobie założę przy okazji też starać się pomóc wielu ludziom z boku, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, bo tak naprawdę bez tych ludzi z boku, bez tego, co się dzieje wokół sportu, siatkówki mojej osoby, mm -hmm. no to byłoby ciężko. Ja bym nie wiedział też, jak się zachowywać w niektórych sytuacjach, czy robię dobrze, czy źle. No to jest, można powiedzieć, praca zespołowa, którą akurat siatkówka w ogóle jest dyscypliną sportu, którą uprawia się zespołowo. W moim przypadku zawsze byłem tym albo jednoosobowym Panem, sterem i okrętem, często też kapitanem, no, kiedy się przesiadłem na dwu- czy trzy osobowe łódki, no to w ogóle dla mnie na początku był to szok. Ale się tego nauczyłem i też zauważyłem, że więcej można osiągnąć w zespole pod warunkiem, że dobrze ten zespół się prowadzi. Tak jak wspomniałeś, nie zawsze musisz być liderem, ale wsparcie jest tutaj istotne. Powiedziałeś o wyznaczaniu celu, ale rozumiem, że mając nawet. Wyznaczone i nakreślone dla wszystkich cel, to jedno, a drugie to jest planowanie. Ty masz taki umysł analityczny? Tak podchodzisz do tego, że jednak jak ten cel masz ustalony, to wyznaczasz sobie drogę, którą chcesz podążyć? Czyli poświęcasz trochę albo dużo czasu na planowanie? Wiesz co, z jednej strony tak, a z drugiej strony jestem jednak człowiekiem, który woli działać w danym momencie, w danej chwili i trochę czasami przykład wywiadów. Ja nigdy do wywiadu się nie przygotowuję, ja raczej staram się odpowiadać, mówić to, co myślę, te przemyślenia, które mam teraz, a nie, że gdzieś tam wczoraj usiadłem, o, to będzie tak, może tak, może tak. Nie, to raczej nie. Natomiast jeżeli chodzi o takie plany dalekosiężne, takie stricte związane chociażby ze sportem, z siatkówką, z drużyną, z zespołem, z klubem, to mm. tak. Muszę znaleźć na przykład, na przykład sponsora, w jaki sposób go pozyskać. Czy będzie lepiej, że pójdę bezpośrednio, czy może gdzieś spróbować dojść do niego z boku, czy powiązać, zrobić taką siatkę biznesową, żeby ten sponsor miał też korzyści, takie stricte korzyści finansowe, bo wielokrotnie to nie jest sponsoring, nie jest tylko czystym sponsoringiem. Ja daję pieniądze, nic nie chcę. Nie, teraz już jest tak, że daję pieniądze, ale coś chcę też z boku, a może znajdę jakiś kontakt, a może tutaj zarobię. Także staram się tu tak analitycznie do tego podchodzić. Zresztą ja w szkole języki, języki, język polski, biologia, historia były dla mnie trudne. Natomiast uwielbiałem matematykę, fizykę, fizykę. chemię. To było dla mnie coś, to coś z czegoś wynikało. Mhm. Trzeba było do czegoś dojść i tak chyba zostało. Dobrze znać swoje mocne strony i także je często wykorzystywać. Robiłeś sobie kiedyś test psychologiczny, na przykład test Galupa, żeby zobaczyć, jakie są twoje najmocniejsze strony? Nie, boję się. A powiem ci, że to jest ciekawe. Ja dosyć późno, bo chyba 3 czy 4 lata temu zrobiłem sobie taki test i trochę sobie w brodę plułem, że tak późno. Bo zobaczyłem, w czym jestem mocny, a czego w ogóle nie powinienem dotykać. Pomimo, że wcześniej spróbowałem i się sparzyłem. I to myślę, że to jest w ogóle dobre, nie tylko w biznesie, w życiu prywatnym, ale w ogóle w sporcie, żeby wiedzieć nie tylko... O sobie, co u nas nagra najmocniej, ale także i u naszego zespołu, bo to pomaga podobno, żeby, jak budujesz zespół kilkoosobowy, z którym pracujesz, żeby nie by wszyscy byli tacy jak i ty, tylko uzupełniali twoje mm -hmm. słabsze kompetencje. Więc to taka, taka ciekawostka. Czy w związku, pracując w Polskim Związku Piłki siatkowej masz teraz więcej, przepraszam, tak powiem? konfliktów i problemów do rozwiązania. Znów pytam o twoje umiejętności odnajdywania się i zażegnania właśnie takich sytuacji. Czy raczej wszystko jest spokojne? Nie, nigdy nie jest spokojnie. Chyba byłoby nudne, Nudno, jakby było spokojnie. Ja trochę porównuję to w ten sposób, że Saksa to taka mała piaskownica osiedlowa, a z Polski Związek to taka duża plaża nad Morzem Bałtyckim, gdzie jednak tych ziarenek jest dużo więcej do, i tych konfliktów, problemów, problemików jest naprawdę, naprawdę dużo i, i, i ciężko, żeby było wszystko idealnie. No nie jest tak naprawdę możliwe, bo y, przykład, y, no mamy teraz t, t, wielki problem z tak zwanym ekwiwalentem za wyszkolenie. To jest najlepszy przykład. I, Ci, którzy produkują zawodników, czyli hmm. szkolą na początku, chcą sprzedać jak najdrożej, a ci, którzy chcą kupić, no to chcą kupić jak najtaniej. I teraz nie znajdziesz do tego środku, środka, a jednak się tego podejmujemy, żeby gdzieś tu tam wy, 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 wyśrodku, wy, wypośrodkować. Także są rzeczy, nad którymi naprawdę ciężko, żeby wszystkich zadowolić, no ale po to jesteśmy, żeby chociaż starać się zbliżyć do, do tego zadowolenia. Jeżeli jest konflikt pomiędzy dwoma zespołami choć, lub też e, osobami, to. Starasz się zażegnać właśnie taki problem, wchodzisz i poświęcasz czas i uwagę, żeby rozwiązywać takie rzeczy? Czy, czy to jednak zostawiasz czasami tak, żeby to samo się ułożyło? To zależy, bo są sytuacje, gdzie trzeba od razu interweniować i jak najszybciej, tak jak mówiliśmy na początku, te małe problemiki od razu hmm. rozwiązywać, żeby one nie powstały dużych, a czasami nawet trochę wychodzi to samo z siebie, że w piątek powstaje jakiś konflikt. A w poniedziałek po weekendzie wracamy i nagle wszystko jest ok i, i, i zażegnane. Więc to, to jest różne. To, to nie jest tak, że ja zostawiam wszystko i ma się samo rozwiązać. Staram się pomagać, staram się rozwiązać, ale też są ludzie od tego. Bo, bo tak jak powiedziałeś, ja w związku jestem jedną z wielu osób. Kilku wiceprezesów jest ludzi z odpowiedzialnych też. I też oni, oni wiedzą, że oni znają, bo to nie są nowe osoby. Mhm. Są ludzie, którzy znają środowisko przede wszystkim, znają to środowisko sędziowskie. Wiedzą, jakie tam są problemy, I, i, i oni bardziej też pomagają mi i bardziej się angażują w takich sytuacjach. Okej. Okay. Znany jesteś w ogóle z waleczności, bo to wszyscy wiemy, że to bardzo ważna cecha u sportowca. I czy nabyłeś ją właśnie w trakcie kariery sportowej, może właśnie od kogoś, od jakiegoś partnera w zespole albo trenera, czy może właśnie już masz ją od urodzenia? Wiesz co, ja jestem jedynakiem i, i, i nic mi nie było tak dane łatwo, chociaż podobno jedynacy mają wszystko, bo wszyscy się tylko angażują. Nie, ja tak akurat nie ja zostałem wychowany troszeczkę przez, przez dziadków. W tamtych czasach było bardzo ciężko. Śmieję się, że jak uciekłem raz do domu, żeby pograć piłkę z kolegami na boisku, to dostałem szlaban cudzysłowie dwudniowy na wychodzenie gdziekolwiek, a teraz w dzisiejszych czasach to szlaban jest, żeby dziecko wygonić tak. na dwór. Natomiast ja zawsze walczyłem, zawsze starałem się dojść do tego, co chciałem osiągnąć i chyba ta waleczność no, wyszła sama z siebie, trochę z tego, że e, ja nie lubiłem rzeczy otrzymywać tak prosto. Mi nigdy nikt nic nie, nie, nie pomógł. Ja starałem się zawsze wykonywać ćwiczenia nie na 100, tylko na 110. Było słynne ćwiczenie na wskoczność. Trzeba było wykonać, nie wiem, 80-100 skoków do góry, no to ja zawsze robiłem te 10 więcej, żeby jednak to, to, to osiągnąć. To było też taka dla mnie motywacja, że nic nie dostaję. Ja muszę sam sobie wywalczyć. Więc tak. dlatego też no, taki mam charakter. To dobra cecha i dobra szkoła. Myślę, że to wielu rodziców szczególnie może, ale także i trenerów z tej rady skorzystać, ponieważ ja także zauważyłem, że my wywodzą się, no jesteśmy podobnie wiekowo czwórka z przodu, to w tamtych czasach faktycznie trzeba było mocno się natrudzić, dużo z siebie dać, żeby coś osiągnąć. Dzisiaj no, młodzież ma często wszystko podstawione pod... No tak noc. i nic nie mogą, nie chcą z tym zrobić. Słuchaj, no, no, tak porównując, to jak ja, my zaczynałem, ja zaczynałem swoją karierę, to ja nie wiedziałem, co to jest siłownia, nie wiedziałem, co to jest terabandy, co to jest fizjoterapia, jak się roluje i tak dalej, jak i tak się dalej. Odżywia. Jak się odżywia, to już w ogóle tak. jadło się to, co było i jadło się nawet czasami prosto z drzewa bez żadnych. A dzisiaj to odżywki, prowadzenie, fizjoterapia, zabiegi, wspomagacze, odżywki. I tak dalej, i tak dalej. Plus to cała machineria, która jest przy sporcie, bo ja nie mówię tylko o siatkówce, ale te wszystkie pomiary to, 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 to kiedyś to, to człowiek, jak dostał trampki, to był zadowolony, że w trampkach może grać, a nie na boso. I spaliśmy, a, a dziś... z, nimi, spaliśmy z nimi w łóżku kiedyś. Tak, 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 i... tak, tak się <laughs> czyściło. Ja dostałem, pamiętam, piłkę do siatkówki, do, do domu, to, to codziennie czyściłem ją szmatką, matką, żeby tylko była wypolerowana, żeby na drugi trening była dobrze, dobrze przygotowana, więc e, to były zupełnie inne czasy. Teraz jest dużo łatwiej dużo więcej jest tego, ale no niestety ta, ten materiał ludzki jest zupełnie inny. Tutaj, jak powiedziałeś, jest ciężko, naprawdę ciężko przekonać dzieciaki, ludzi do tego, żeby uprawiali sport, chociaż jak widać po, tej, po tym roku pandemicznym. Jest chyba coraz lepiej. Tak, ja widzę też tutaj większą świadomość rodziców, ale także i trenerów, tego klubowego wyprowadzenia zawodników. I tutaj mocno trzymamy kciuki, żeby szło to w dobrym kierunku, żeby jednak dawać te dobre nawyki przede wszystkim młodzieży. Uczymy się. Cały czas, ale ja największy skok, jaki zrobiłem w swojej karierze sportowej, to wtedy, kiedy wyjechałem za granicę. Kiedy podłączyłem się do Szweda, Kanadyjczyka i Nowozelandczyka i z nimi trenowałem, to jak wróciłem do kraju, to nikt nie mógł mnie dogonić. Ty także masz za sobą wiele lat gry za granicą. Mam na myśli przede wszystkim Włochy. Czy to był dla ciebie taki mocny skok do przodu, taki ważny moment swojej karierze? Czego się nauczyłeś we Włoszech? To, był, to było jedno z moich marzeń i moich celów wyjechać do Włoch. Zrealizowałem to w 2003 roku. Bardzo się cieszę, bo wtedy liga Włoska to była liga, gdzie grali najlepsi zawodnicy z całego świata. To nie tak jak teraz, że Włosi to głównie Włochy, to głównie Włosi i tam kilka gwiazd. Natomiast wtedy to naprawdę Brazylijczycy, Amerykanie, Rosja najlepsi, najlepsi grali właśnie tam. Ja się wśród nich znalazłem. Dla mnie to był ogromny przeskok z tej takiej siatkówki polskiej, tak jak powiedzieliśmy, bez żadnych tych dodatków, tylko przyjść trenować i, i wrócić do domu. Tam to pokazano mi takie prawdziwe przygotowanie taktyczne do spotkania, takie prowadzenie się. E trener De Giorgi był, jest specyficzny, ponieważ on musi mieć z zegarkiem w ręce. Nie można było się spóźnić na posiłek, posiłki wspólne, żeby się dlaczego? Żeby się poznawać. W dzisiejszych czasach, jak widzimy, no to przychodzi się telefon w ręce, zje się obiad, pięć minut się wychodzi, nawet się czasami przy stole e, zdania, nie 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 zamieni, zdania nie zamieni. No e, wtedy było to nie do pomyślenia i tak naprawdę wtedy mi też to pokazało te takie prawdziwe, stuprocentowe zawodostwo. Ja myślałem, że jestem zawodowcem, że wszystko wiem, a się okazało, idąc do Włoch, że nie, że się jeszcze muszę bardzo wiele nauczyć. W tamtych czasach też trafił do reprezentacji trener Raul Lozano. W 2004 roku, i tak naprawdę od tego momentu, od tych zmian, które on wprowadził, od wymogów takiej profesjonalizacji chociażby bazy treningowej, zbała się, zmieniła kompletnie. Dla nas odpowiednie Łóżka, bo, bo niestety siatkarze są jednak troszeczkę wyżsi i żeby chociażby się dobrze wyspać, wypocząć by potrzebne były wyższe, większe łóżka, co wywalczył. Zmiana siłowni na odpowiednią gabarytowo pod siatkarzy wywalczył, statystyki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Od tego momentu ta siatkówka zaczęła rosnąć. Ja miałem to szczęście właśnie, że trafiłem rok wcześniej, w 2003 do Włoch, więc mi trochę było łatwiej. Natomiast to było wielkie przeżycie dla mnie, wielki skok jakościowy i, i myślę, że bym chyba się nie znalazł tu, gdzie jestem teraz, bez właśnie takiej decyzji, że wyjeżdżam do Włoch. No Pamięci, że jak opowiadasz o tej dobrej kulturze organizacyjnej we Włoszech, to jakoś mi się to nie klei. No tak, to są wiesz, to są rzeczy, mówimy o sporcie zawodowym, a natomiast codzienność to zupełnie inna. To tak te ta słynne maniana, czyli do jutro e, spokojnie mamy czas, to, to tak, to, to wielokrotnie, aczkolwiek z drugiej strony to też jest piękne, bo dzisiaj jak widzimy, jak jesteśmy zabiegani, jak nie mamy czasu dla rodziny, nie mamy czasu chociaż pójść, usiąść, czasami pójść do kina, do teatru. Tam zawsze na wszystko był czas, przede wszystkim kawka, siesta poobiednia. To jest bardzo potrzebne też w sporcie. Tak. Siesta poobiednia, ja sam złapałem się na tym, że nauczyłem się od tego, igrzys... przygotowując się do igrzysk olimpijskich w Tokio, będąc trenerem, że zawodnik, którego prowadziłem, Węgier, co ciekawe, Zombor Beric. on był mistrzem drzemki Popołudniowej, ale po co? żeby to dało mu energię, tak zwany power nap, energetyczna drzemka, której ja nigdy nie zaznałem, nie doświadczyłem, nie potrafiłem tego robić, bo jak mi było już ciężko po przed przedpołudniowym treningu, no to co, zęby w pokład i dojadę jakoś do wieczora. Ale nie, wystarczy 15 tak. minut pozycji horyzontalnej i e, robi to e, różnicę. I Włosi, Hiszpanie, myślę, że i w ogóle południowcy mają coś, e, od dziada do e, pradziada, że mogą coś takiego wnieść do, nawet do sportu. Dla mnie to właśnie była taka jedna, to co mówisz, jedna z dużych takich nowinek, gdzie po obiedzie, chociażby na, na, głównie na wyjazdach, tak? bo w domu tak. to tak różnie bywało, Natomiast na wyjazdach, gdzie zawodnicy szli do pokojów, ja się zapytałem, czy mogę iść na spacer, czy coś. Czy wszyscy się spojrzeli na mnie, Ty nie. Gdzie, gdzie? Odpocząć, przespać się przed meczem, tak? No. Wchodzę do pokoju, ciemność, kolega rozbiera się, kładzie się spać. Ja mówię, co ty robisz? No, no, drzemka, trzeba odpocząć, trzeba się przespać przynajmniej tą godzinę. Nie? Więc na początku było dla mnie to duże zderzenie i ciężko było się właśnie zdrzemnąć, ale później przyznam się, że przyjechałem do Polski po siedmiu latach i ta drzemka zawsze była. No, no. Słyszałem też, że we Włoszech, wtedy kiedy tam byłeś, myślę, że teraz też, bardzo istotna jest pozycja dyrektora sportowego. U nas w Polsce słyszałem, że w klubach bardzo często tą rolę, te obowiązki, pełni prezes klubu. Widzisz tą różnicę? Tak, widzę tą różnicę. Natomiast też pytanie, kim jest prezes? Co rozumiemy przez prezes? We Włoszech prezes często to jest człowiek Zaangażowany w biznes, właściciel klubu, który daje duże pieniądze i tak naprawdę czasami nawet nie znający się na, na sporcie, jest fanem. Tak? Mhm. Lubi oglądać, lubi kibicować, a niekoniecznie budować. I wtedy jest potrzebna osoba takiego dyrektora sportowego. W naszym kraju wielokrotnie ci prezesi czy, czy osoby, które zarządzają klubem, to są ludzie już ze środowiska, którzy wiedzą, znają się. Mhm. Natomiast też pojawiają się już takie w klubach osoby. Które pomagają, które się nazywają właśnie dyrektorem sportowym. Natomiast to bardziej już jest taki kierownik drużyny wcześniej, czy dyrektor zarządzający drużyną, zorganizować chociażby wyjazd, przelot, posiłki. Tutaj możemy mówić, że to jest taki team manager, no, ale dyrektor sportowy dla mnie to jest człowiek, który zajmuje się głównie sportem, a, a nie biznesem. Mhm. Więc to jest taki przeskok, i, i trochę brakuje tego w naszym kraju. Natomiast z drugiej strony, wielu, wielu ludzi łączy te funkcje i sobie dają doskonale radę. Czy są jeszcze jakieś inne elementy, które podejrzałeś za granicą i które za, zastosowałeś tutaj w Polsce? Czy prowadziłeś do klubu wtedy, kiedy byłeś prezesem, menadżerem, trenerem, albo właśnie teraz, będąc prezesem związku, jakby dzielisz się tym i gotowymi rozwiązaniami z innymi klubami w Polsce? Czy wiesz, co we Włoszech. Przede wszystkim przyjaźń może to za duże słowo jest, ale taka kultura obycia się z drugim człowiekiem. Bo wspomniany wcześniej taki obiad czy posiłek to jest miejsce w restauracji, gdzie siedzisz i gadasz. I nie ma znaczenia, że siedzisz we dwójkę i rozmawiasz, tylko czasami zagadasz z jednym, z drugim, czyli kontakt. Mhm. Tego w Polsce często brakuje. My jesteśmy zafiksowani, wsiadamy do samochodu, idziemy do pracy, wsiadamy przy biurku, wysyłamy maile, dzwonimy, a nie widzimy osoby z boku. Ja jestem raczej człowiekiem takim, który lubi pochodzić po pokojach, porozmawiać z ludźmi, dowiedzieć się, co się dzieje. A czasami nawet ta, ta przysłowiowa sprzątaczka, która gdzieś tam wieczorami przychodzi, więcej zobaczy, więcej Ci jest w stanie powiedzieć niż ten taki wiceprezes, który siedzi koło ciebie w pokoju, w pokoju obok. Więc ten kontakt chcę mieć jak najlepszy i, i to właśnie tego nauczyłem się we Włoszech. Że rozmowa daje Ci dużo więcej niż, niż takie zarządzanie odgórne, tak jak powinno być. A to brzmi ciekawie, bo staram się to wyobrazić. Ja generalnie jestem introwertykiem i też pracuję nad sobą, żeby więcej rozmawiać, dzielić się swoimi przemyśleniami, emocjami, ale zawsze jak podchodzę do kogoś i rozmawiam, to z jakimś pomysłem, z jakimś celem. Rozumiem to z tego, co powiedziałeś, że ty często idziesz na, z otwartą głową, bez żadnego pomysłu, bez żadnego planu. A no, gadka, matka i coś skoczy? Nie, powiem Ci tak. znaczy Jeżeli chodzi o, o Zakse, to tak, było przejście, kawa, porozmawianie, chociaż dowiedzenie się. Natomiast w Związku jeszcze na tyle wszystkich ludzi nie znam, bo, bo to jest kilkadziesiąt osób pracujących. To tak naprawdę, jakbym cię miał teraz powiedzieć po imieniu, to, to nie wiem, czy połowę bym wymienił imion którzy, osób, które pracują w Związku. To jest niestety trochę też przykre, ale z drugiej strony jest taki czas, że, że w tym Związku. Przyznaję się, po 11 miesiącach nie posprzątałem jeszcze w biurku po moim poprzedniku, ponieważ nie mam kiedy. Naprawdę, ostatnio nawet asystency powiedziałem, Monika, jutro sprzątamy biurko. Nie? Mogę nie coś powiedzieć? Się. Brawo, Sebastian. To znaczy, że jesteś, że masz w ręce czyn, a nie, że tak powiem, siedzisz i patrzysz, jak to ładnie wszystko wygląda. Tylko zakazałeś rękawy, jak widać na załączonym obrazku. Przykład z ciebie. I działasz, działasz do przodu. No tak, ale wracając... Teraz staram się rozmawiać z ludźmi, chodzić, ale mm. raczej muszę mieć jakiś cele, Ja nie potrafię wejść do pokoju tutaj w związku. Wejść i usiąść. I, I co? Co u ciebie słychać? No, nie, mm. nie czuję tego jeszcze. W się było no, o tyle łatwiej, że tych ludzi już znałem przez kilka lat, więc te, takie wejście to było normalne. Mm. Teraz jak wchodzę do jednego czy drugiego pokoju, to wszyscy pan prezes na baczność, wiesz, ręce do góry albo dopiero... Nie, to ja jeszcze tego nie czuję, ale myślę, że z czasem to też przyjdzie. Fajny sposób jest, w który stosowałem, zastosowałem głównie właśnie spędzając trochę czasu na zawodach w Stanach Zjednoczonych. Oni zawsze pytają na samym początku, tak, How are you? Powiem szczerze, tak samo przedstawiając Ciebie, też zapytałem, co tam słychać u Ciebie. I to jest niezobowiązujące. Bardzo. Zazwyczaj to jest takie amerykańskie. Jest, fine, everything fine, prawda? And you? Nawet Ale zwróć się... uwagę, przepraszam, wy Włoszech jest też, komę staj, też zagadanie, co u, no. ciebie, co u Ciebie słychać. I zwróć uwagę, jak my się różnimy od zagranicznych. We w Włoszech, nie wiem jak w Stanach, ale we Włoszech wszystko dobrze, wszystko okej, okay, pomimo że nie jest okej. Okay. A no u nas, jak się masz, nie no wiesz, tu wczoraj źle, my jesteśmy historia. strasznie... Ca... cała zawsze... historia opowie wszystko, tak, co się ale dzieje. Ale wszystko źle, ale zawsze negatywnie. Zwróć no. uwagę, nasz, no. nasz charakter, nasz naród jest zawsze nastawiony, że jest zawsze źle, a nie dobrze. I to według mnie jest błąd, bo... Jeżeli będziemy bardziej nastawieni pozytywnie do życia, do tego, co się dzieje, to będzie to już tam łatwiej chyba żyć i obcować ze sobą. Ale jednak zmienia się też świat. Patrzę na młodzież, nawet na dzieci nasze albo i na trochę starszą młodzież, to oni już inaczej trochę podchodzą do tego. I całe szczęście, może to, co widzą, co słyszą i też w jakim towarzystwie się poruszają, to jednak... To zmienia ich. Życzę każdemu, szczególnie sportowcowi, żeby jak najszybciej miał kontakt z zagranicą. Właśnie z tym, co się dzieje, tak jak powiedziałeś we Włoszech, w Stanach. Nie każdy ma taką możliwość, ale jak tylko są takie szanse, to można naprawdę dużo na tym zyskać, prawda? Myślę, że teraz dzisiejszy czas telefonów komórkowych, internetu generalnie, tak bardzo zbliżył nas, Polskę, do całego świata, że to już chyba będzie naturalne. Pamiętajmy, że za naszych czasów nie byliśmy w Unii Europejskiej. Wyjechać za granicę było wielkim problemem. Teraz wolne, wsiadasz, jedziesz do Chorwacji czy gdziekolwiek na wakacje, nawet nie musisz, otwierasz internet, zamawiasz, rezerwujesz i jedziesz. Kiedyś to było tak. kilka miesięcy przygotowań, organizacji. Teraz to jest normalne. Rozmawiamy w Akademii Mistrzów o wskazówkach, o tym, co możemy dać innym, żeby osiągali sukcesy w swoim sporcie, zostali mistrzami. I taki jest też pomysł na naszą rozmowę dzisiaj. Powiem tak, jesteś znany ze swojej skuteczności w działaniu. Trzeba przyznać, że masz na głowie teraz szczególnie bardzo dużo spraw związanych z prawami związkowymi, organizacją Mistrzostw Świata, które właśnie się zaczęły, systemem szkolenia juniorów, bo to chyba też jest temat, który gdzieś tam jest. Podaję to tylko jako przykład. Kontaktem z ministerstwami, z AZS-em, z którym zainicjowaliście nowy, nowy projekt skierowany do młodzieży, sponsorami, oczywiście życie prywatne, czas dla rodziny. W jaki sposób? Wybierasz priorytety, którymi zajmiesz się w danym dniu, tygodniu, miesiącu. Wiesz co, to czasami chyba życie układa mi te priorytety, bo często w związku łapię się na tym, że przychodzę, patrzę w kalendarz jedno spotkanie, ja to dzisiaj Luz właśnie zdąży posprzątać biurk i nagle przychodzi 18, 19, 20, a ja jestem w tym miejscu i cały czas telefon, maile, spotkanie, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, więc te, te priorytety gdzieś się nakładają same. No, oczywiście są rzeczy ważne, które trzeba załatwić. Przykład chociażby zbliżający się bardzo e, Mistrzostwa świata Kobiet, które, nad którymi mieliśmy też niewiele czasu, męskie, które trwają. Więc tak naprawdę było, trzeba było wszystko robić e, z dnia na dzień. I, i, i na, tym, na tym nie można było nawet się mocno skupić, bo już mhm. następny problem był, który trzeba było rozwiązać. Więc e, ja nie planuję aż tak bardzo, aczkolwiek ten kalendarzyk taki stary, Zapisywany nie w telefonie, chociaż teraz uczę się tego odręczny. Tak, odręczny. Chociaż już muszę się przyzwyczaić, tak jak powiedziałem, idziemy mm -hmm. tak bardzo do przodu, że ten kalendarz, nawet ciężko czasami nosić przy sobie. A ten telefon to chyba no, każdy maj. I czasami łatwiej zgubić portfel niż telefon, bo telefon to jest podstawa dzisiaj. No i w tym urządzeniu więcej się zmieści, e, <laughs> tak, więc oczywiście. to też e, trzeba zawsze pamiętać o tym. E, słuchaj, obejmując stery Polskiego Związku Piłki Środkowej, od razu wpadłeś na głęboką wodę. E, o proszę, nawet mi się udało znaleźć odniesienie do żeglarstwa. <laughs> e, musiałeś wybrać dwóch selekcjonerów, e, trenerów, prawda? Kadry. I mam tutaj e, przygotowaną notatkę, że przy wyborze trenerów, kobiecej i męskiej reprezentacji, powiedziałeś, że kluczowe mają być współpraca i dbanie o atmosferę w drużynie. Podkreśliłeś wręcz, że w rozmowach z kandydatami było to równie ważne, jak ich osiągnięcia, dotychczasowe osiągnięcia. Skąd takie podejście? Wiesz co, tak jak mówiłem, siatkówka jest chyba najbardziej drużynową z gier. Ponieważ u nas nie przebiegniesz z piłką przez całe boisko i rzucisz do kosza, zdobędziesz punkt i możesz tych punktów zrobić, sto i możesz wygrać mecz. W piłce ręcznej to podobnie, tak? W piłce nożnej, no to już trochę gorzej, bo coś musi tam obronić. No. Natomiast u nas piłki nie można złapać. Piłka nie może dotknąć boiska, parkietu, więc tak naprawdę jest to jest odbijanie piłki przez sześciu na boisku, oczywiście tylko trzy dotknięcia. Natomiast musisz mieć zaufanie do drugiej osoby, bo z tego zaufania, że on ci dobrze wystawi, to ten przysłowiowy środkowy nie pójdzie w ciemno i nie, nie, nie zaatakuje dobrze. Mm -hmm. e, więc tutaj ten balans w zespole jest bardzo ważny, ten team spirit jest bardzo ważny. Czasami się mówi, że oczywiście te czarne owce są potrzebne, żeby też trochę podbudować drużynę, żeby ją pociągnąć do góry. E, ale wydaje mi się, że taki team spirit, prawdziwy team spirit to jest klucz, bo w dzisiejszych czasach niuanse decydują. Naprawdę niuanse. Ten poziom jest tak już wysoki, tak blisko. Wszyscy są tak blisko perfekcji, że czasami właśnie ta dyspozycja dnia, ten takie zaufanie wewnętrzne decyduje o tym, czy zdobędziesz lub nie zdobędziesz tego ten ostatni punkt. I to jest dla mnie ważne, żeby atmosfera w drużynie była dobra, żeby ludzie, którzy pracują, którzy budują tą drużynę, przychodzili na, na halę chętnie do, chętnie do pracy, do rozwoju swojego i, i zawodników. A nie męczyli się, bo jeżeli się męczysz, to wiadomo, nie dajesz siebie 100%, jeżeli nie dajesz tobą 100%, to jest ciężko osiągnąć sukces. To co, wniosek z tego taki, że trenerzy nie tylko w sporcie, w siatkówce, ale także w innych dyscyplinach sportu powinni budować u siebie, wzmacniać tą kompetencję komunikacji i budowania atmosfery, tego, tej, tej, tą psychologiczną. Oczywiście, no o, dobrze, zapytałeś się psycho, o psychologiczny aspekt. Mówi się, że dlaczego pytają mnie, dlaczego w siatkówce nie ma, dlaczego reprezentacja nie mają właśnie psychologów e, przy, przy w drużynie. Dla mnie takim psychologiem jest trener. Trener, który musi wiedzieć, e, jak danego dnia zawodnik e, się czuje, jak tego zawodnika zmotywować do tego, żeby on pracował lepiej, ale z drugiej strony też wiedzieć, kiedy musi podejść, pogłaskać, e, powiedzieć dobre słowo, żeby ten zawodnik też się czuł potrzebny. Mm -hmm. Psycholog w niektórych sytuacjach okej, okay. Ale on nigdy nie będzie na boisku, nie będzie przy boisku, nie będzie wydawał rozkazów, poleceń zawodnikom i mówił, co mają robić. Psycholog to jest dodatek, natomiast ten trener, który jest trenerem, właśnie psychologiem, kolegą, przyjacielem, według mnie to jest klucz do, do końcowego sukcesu. Bez trenera dzisiaj wydaje mi się, że jest niemożliwe, aby osiągać sukces. Cofając się trochę do młodzieńczych Twoich lat yy, i kariery sportowej. Sięgnąłeś po Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy Juniorów, prawda? Fantastyczne sukcesy. Powiedz mi, czy ważne dzisiaj z perspektywy czasu było dla ciebie, kto ciebie wtedy prowadził, trener właśnie w tych, tych młodzieńczych latach, czy jednak najwięcej zyskałeś umiejętności, wiedzy już kiedy byłeś seniorem? Słuchaj, no niektórzy nie pamiętają swoich trenerów. Ja doskonale pamiętam pierwszego trenera, nauczyciela WF, Stanisława Korysia, który, z którym utrzymuję do tej pory kontakty i, i dzwonimy do siebie, rozmawiamy. Był pierwszą, jedną z pierwszych osób, która mi gratulowała objęcie stanowiska właśnie prezesa świętej pamięci Marian Świątek, świętej pamięci Andrzej Stanulewicz, później w pierwszej drużynie, do której awansowałem Stilion Gorzów, Waldemar Wspaniałem, który, z którym współpracujemy w związku który jest szefem siatkarskich ośrodków szkolnych. Także ja z tymi trener, ja z tych trenerów, nie chcę mówić lubię, bo to jest złe powiedziane, ale ich rozumiem. Ja wiem, że oni robią wszystko, żebyś był jak najlepszym. Z jednej strony oczywiście mamy trenera Mazura, który tak, był takim katem, który był e, szkołą trenera Wagnera i, i, i tym, tą, tą ścieżką szedł. Wszyscy mówią, że zniszczył nam życie, ale z drugiej strony to zniszczenie nam życia dało nam start w dorosłą siatkówkę bo on wtedy tam pokazał, że ciężką pracą, naprawdę bardzo ciężką pracą, bo czasami więcej trenowaliśmy niż spaliśmy, gdzieś coś, teraz coś jest nie do, nie do pomyślenia, jednak wskazał nam że tą ścieżkę, żeby stać się raz, że człowiekiem, dobrym człowiekiem, a dwa przy okazji dobrym sportowcem. Więc każdy trener coś ci daje. Jeżeli jesteś, jesteś w stanie wyciągnąć tego, od tego trenera coś, to stajesz się lepszym również rodzicem, trenerem, prezesem. To później gdzieś tam procentuje. Też rozmawiając z Robertem Lewandowskim, który też powiedział, ile dał mu trener i w Borus, i w, w Monachium. Marcin Gorta też piękne miał przykłady, kiedy rozmawiałem z nim jeszcze w, w ramach kursu Mistrzów Świata na temat tego, jak go trener poprowadził. I co mu dał e, jeszcze kiedy grał w Niemczech, a później już za oceanem w lidze NBA. A tam trafił na uf, różnych trenerów. Pomimo, że można powiedzieć, no top of the top, to e, każdy coś wniósł do jego e, sukcesów. Ty, jak słyszę, miałeś wielu trenerów e, i to przeszedłeś właśnie długą drogę. W kadrze e, i w klubie to dosyć często się zmieniało, czy miałeś takie raczej długie okresy pracy z trenerem? Raczej długie, bo chociażby wspomniany trener, wspania... <śpomniany> trener wspaniały, z którym pracowałem najpierw w Stylonie Gorzów, później przeszedłem do Kędzierzyna. Także bodajże, nie chcę mówić, 6-7 lat wspólnej pracy. Mm -hmm. Oczywiście pojedyncze lata jak trener Kaczmarek też się zdarzają, bo to nie, nie, jak jesteś uwiązany kontraktem 3-4-letnim, no to ciężko, żeby prezes może czasami nie zmienił trenera, czy kończy się kontrakt i trener idzie do lepszej, czy do innej pracy. Natomiast staram się raczej pracować długoletnio, długofalowo, bo, bo dla mnie to jest też rozwój. Mówi się, że trzeba też czasami trenera zmienić, czy środowisko zmienić, żeby zrobić ten taki skok wyżej, żeby nie wpadać w ten maraz. Nauczyć się też czegoś nowego. Czegoś nowego, ale 7 lat we Włoszech, też 4 spędzone w Federal tak jak wspomniałem wcześniej, 5 nawet, mm -hmm. Więc to też są lata, lata fajne. I tak samo staram się budować w klubie. Zawsze ten, ci trenerzy byli, mieli umowy długoletnie. Niestety, zawsze ktoś przyszedł, ten bogatszy, i, i gdzieś tam zawsze chciał zrobić krok. Chociaż De Georgii no, wybrał wtedy reprezentację naszego kraju, więc to też był taki skok dla niego jakościowy, rozwojowy eee, i też to rozumiem. No. Ja specjalnie o to zapytałem. Wiesz, bo jest tak, że wiele osób boi się procesu zmiany. Nie tylko środowiska klubu, sekcji, ale także i właśnie szkoleniowca. Ja wyznaję zasadę, że każda zmiana ma, może coś wnieść do Twojego życia, do Twojej kariery, czy to sportowej, czy biznesowej. I tutaj, jak właśnie rozmawiamy, że od trenera można się nauczyć, od różnych trenerów można się nauczyć różnych nowych umiejętności. Powiedz, czy istnieje jakiś przepis na sukces, w drużynie takiej siatkarskiej, której ty grałeś. Pamiętam, że wspomniałeś o tym, że praca trenera będzie tutaj inna, polegająca na dobieraniu siatkarzy, tak? Żeby pasowali do siebie pod względem charakterologicznym. Ja sobie taką rzecz wypisałem. Czy podpiszesz się pod tym? Czy to jest właśnie coś, co pasuje właśnie do wszystkich, że tak powiem, klubów, ale także i do reprezentacji, w której, w której grałeś? Wiesz co, Ja bym trochę to rozgraniczył, bo klub to, troszeczkę to jest coś innego niż reprezentacja. Reprezentacja to są ci najlepsi w danym kraju. Aczkolwiek przykład tutaj dam Stefana Antigi, który został trenerem reprezentacji naszego kraju i nie wziął na mundial Bartka Kurka. Wszyscy hmm. wtedy, co on zrobił, dlaczego, to nie mamy szans. Kilka tygodni później złoty medal i, i wtedy Antiga już nie był tym złym, tylko był, że to jednak był dobry pomysł. Tak Także czasami e, takie decyzje no, trzeba, trzeba podejmować. Trudne decyzje nawet, ale zrezygnować z czegoś dla całej grupy. E, grupa, tak jak mówiłeś, jak, musi być dobrana do siebie. Oni muszą siebie rozumieć. E, w siatkówce nie da się, żeby każdy był z innej parafii, jak to słynne powiedzenie. E, ci zawodnicy muszą przyjść na trening i oni muszą wykonać ciężką pracę i muszą, muszą się rozumieć. Oczywiście nie muszą być przyjaciółmi, bo to, to mm -hmm. jest też. E, Eee, Nie jest konieczne, natomiast muszą być dobrymi znajomymi, dobrymi kolegami, bo, bo muszą mieć zaufanie do siebie. Czyli znowu wracamy do atmosfery. Tak, eee, tak. To jak widać, powtarza się tak często, moi drodzy, że. To chyba możemy sobie drukowanymi literami gdzieś zapisać. Oczywiście ważny jest sam trening, punktualność, systematyczna praca, technika, analiza, ale ja też zauważyłem, że bez dobrej atmosfery, szczególnie na tak wysokim poziomie, kiedy gra się już o mistrzostwa, czy to Polski, czy Europy, czy świata, czy Igrzysk Olimpijskich, to, to tam właśnie bez tego, bez okruszenia tego, dobrą mhm. atmosferą, e, ciężko e, osiągnąć taki e, cel. Właśnie, zorientowanie na cel to jest kolejne pytanie, które tutaj trafiło od uczestników Akademii Mistrzów. Żeby wrócić z ważnej imprezy ze złotym medalem, jak to zrobić? Ty powiedziałeś, że w ogóle pracować. No, samo przecież się rozumie, ale w ten sposób, żeby patrzeć na to, gdzie jesteśmy i z jakiego, że tak powiem, pułapu startujemy. Bo świat pędzi do przodu. Patrzymy też na naszą historię, że kiedy wygrywaliśmy mistrzostwa świata, to nie jechaliśmy tam jako faworyci, prawda? Mówię tutaj o i chcę porozmawiać z tobą o bagażu emocjonalnym, o stresie i stresie wynikającym z oczekiwań i tego, czy jesteśmy w gronie faworytów. Bo z drugiej strony sam powiedziały, że stres i presja powinny być u nas przekute w przywilej a tak naprawdę to ujął jeden z trenerów w jakiejś młodej reprezentacji, mm -hmm. prawda? Mówiąc, że presja jest przywilejem, bo to znaczy, że zrobiłeś coś więcej niż inni i dlatego powinniśmy być po mocniej i powinniśmy wygrać. Oczywiście jeszcze trzeba wykonać całą tą pracę, ale to już jest to pewność siebie, która jest potrzebna sportowcom. I sam zadałeś pytanie, jak słuchałem jednego z wywiadów z tobą, że może w ten sposób powinniśmy podchodzić do rywalizacji i budować naszych zawodników mentalnie, i zawodniczki oczywiście, mentalnie. Rozwińmy to. <grywa> no rzeczywiście ta presja jest nieodzowna w naszym kraju, bo zupełnie inaczej, zwróć uwagę, siatkówka, ja będę porównywał się bardziej do, do tej dyscypliny, jest odbierana we Francji. Mm -hmm. Inaczej we Włoszech, a jeszcze inaczej, inaczej w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych siatkówce nikt nie mówi, bo to jest jakiś podwórkowy, zaściankowy, azetysowy bardziej, taki uniwersytecki sport i tyle. I co tam się dzieje, nieważne. Zdobywają Mistrzostwo Olimpijskie, Mistrzostwo Świata, jakaś tam mała wzmianka gdzieś tam na 15, N10 stronie gazety, czy, czy, czy w ogóle nawet nie. A u nas ta siatkówka jest ciągle wszędzie, o tym się ciągle mówi. Nie ma jednego zawodnika jednego najlepszego, to teraz cały tydzień dlaczego Leon, dlaczego wypadł, a miał być i, i ciągle to jest, więc ta presja ciągle jest przy nas. No, ale tak jak powiedział Konrad, co ten właśnie trener, ta presja jest naszym przywilejem, ponieważ my jesteśmy na topie, jesteśmy faworytami, o nas się mówi. Mhm. I jeżeli tego nie będzie na co dzień, to później wychodząc na boisko, to możesz przegrać w szatni. Tak wielokrotnie mieliśmy swoje, swoje ja miałem swoje karierze że ja wychodziłem na boisko i ja wiedziałem, że ja dzisiaj przegram, Bo wiedziałem, że oni są mocniejsi. tak? Oczywiście robiłem wszystko, żeby to zmienić. Natomiast często, często zdarzało się, że tak mentalnie nie byliśmy dobrze nastawieni. We Włoszech jest zupełnie inaczej. Mhm. We Włoszech, to dla mnie był fenomen, nie byliśmy faworytami, a potrafiliśmy pojechać do tego mocniejszego, napsuć mu krwi i wygrać. To już w ogóle i to było takie normalne. No przecież my nie jedziemy tam po to, żeby tylko zagrać. My jedziemy tam, żeby wygrać. No dobrze, ale bardzo mnie interesuje, w czym tkwi w takim, takim razie różnica i, i co należy zrobić, z czego to wynika, że to właśnie tak, tak tamto działało. Wiesz co? Tak chyba. Znowu wrócimy do tego, że my też podchodzimy zupełnie inaczej do życia. My jesteśmy tymi maruderami. Tam nie ma, tam idzie się do przodu, jest ok, e, jak się czujesz, jest okej, okay. wszystko dobrze, fajnie, u ciebie jest okej, okay, napijmy się kawkę, z uśmiechem się rozchodzimy. U nas to zawsze jest właśnie takie marudzenie. Ciągle jesteśmy tacy, to, to, to trochę, może nie zaszczuci, ale takim e, niższym levelem e, na świecie. My mm -hmm. jesteśmy też dziś, tak zawsze, zwróć uwagę tacy zaściankowi. W innych krajach tego nie ma, i, i teraz ta mentalność tych zawodników, którzy są, którzy są teraz, jest zupełnie inna. Kiedyś w Polsce jak przychodził zawodnik zagraniczny, to był taki przeważnie taki zawodnik średni, średniej klasy światowej: bardziej zapchaj dziura, niż żeby coś dać. Teraz ci zawodnicy zagranicy to już są topowi, i ci, którzy grają w naszej lidze, są naprawdę bardzo dobrze, więc mają się od kogo uczyć tu już nie, nie chylimy głowy przed Mistrzem Olimpijskim, bo ten Mistrz Olimpijski, zwróć uwagę, czterech gra w naszej lidze. I nagle się okazuje, że jest normalnym człowiekiem. I, że jest normalnym człowiekiem, że idzie z nim do szatni, idzie z nim na piwo i normalnie się zachowuje, nie, że z, z nosem w murach. Więc żyjemy już w zupełnie innych czasach. Co zrobić? Przede wszystkim, tak jak powiedzieliśmy, pracować oczywiście, ale mieć kontakt z ludźmi, kontakt z innymi. E, drużynami, bo wyobraź sobie przykład chociażby Chin, zamknięci w sobie, e, trenują, grają, niby są w swoim tym ogródku bardzo mocni, przychodzą na rozgrywki międzynarodowych, nie ma. Mhm. Nie potrafią wygrać z równymi sobie, ponieważ nie masz tego kontaktu. Tutaj, jeżeli więcej byś obcował, tym będziesz pewniejszy w tym co robisz. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, że żeby podejść w ten sposób z perspektywy bycia faworytem do zawodów, to jest w ogóle świetna umiejętność i moim zdaniem to już jest połowa sukcesu. Natomiast trzeba być do tego przygotowanym. Trzeba być przygotowanym przede wszystkim mentalnie. I nie da się tego, rozumiem, zmienić w przeciągu kilku dni albo tygodnia, tylko trzeba to budować od samego początku, żeby być. Jeżeli mamy tak myśleć, to trzeba w ten sposób myśleć. Nie można zmienić osoby, zastosować tego rozwiązania wtedy, kiedy jesteśmy, mamy ciągle jakieś pytania do siebie i nie jesteśmy pewni, i jeszcze mamy być tutaj faworytami. Zgadzasz się z tym takim podejściem? Musisz, mieć, musisz być dobrze nastawiony mentalnie, tak jak powiedziałeś, musisz być dobrze przygotowany fizycznie, bo, bo często. Mhm. Bez dobrego przygotowania fizycznego sama głowa nie da rady. I odwrotnie, jak jesteś bardzo dobry, przygotowany fizyczny, ale głowa nie, nie podaje, czy coś nie, nie, nie funkcjonuje, czy masz te myśli gdzieś indziej nie jesteś skoncentrowanym, to nie osiągniesz sukcesu. Więc tu musi wszystko zagrać. I znowu wracamy do tego, co, co zrobił Raul Lozano: on zupełnie zmienił naszą mentalność. Nie, żeby było właśnie, że wieczorem gdzieś tam spotkanie, po obiedzie gdzieś idziemy, coś załatwiamy na jakieś zakupy. Nie, panowie, sport tu i teraz działamy. Przykład taki może nie powinienem mówić, ale przed Mistrzostwami Świata słynnymi w Japonii, gdzie zdobyliśmy srebrny medal, srebrnego medalu się nie zdobywa, no, przegraliśmy w finale, w wielkim finale z Brazylią. On przed tą imprezą, tydzień czy dwa tygodnie przed, panowie, dzisiaj jest ostatni dzień, róbcie co chcecie, ale dzisiaj jest ostatni dzień, od jutra zaczynamy myśleć tylko i wyłącznie o, o Mistrzostwach. I tak, tak było. Później już nie było gdzieś tam patrzenia, myślenia, zakupów. Nie, byliśmy skoncentrowani na tym. Ci obecni zawodnicy tacy są, i tak mają. Niektórzy są na tyle skosowani na siatkówce, na że za bardzo. Jest jeden z reprezentantów, którego pozdrawiam, Kamil, że przesadzam. No ja, ja, ja go uwielbiam, ale jeżeli przychodzi godzinę przed treningiem, roluje się, masuje się, przygotowuje się, gumy naciąga, godzinę zostaje po. To jest takie już potrzebne dla niego, ale wydaje mi się, że też trzeba mieć ten balans taki, żeby nie być za... Przykład Bartek Kurek. Zwróć uwagę, że on był taki właśnie skoncentrowany tylko na siatkówce i nie miał tego balansu. Dopiero jak poznałanie, to nagle zrobił się innym człowiekiem, takim zawodnikiem, takim pewnym siebie. Także to też w życiu jest potrzebne. Nie tylko i wyłącznie sport, 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 ale też trzeba mieć gdzieś odskocznie. Tak, natomiast jest to sprawa bardzo indywidualna i tutaj trzeba też pamiętać, że niektórzy potrzebują właśnie... Pełnego sfokusowania się jak najmniej tych destraktorów, a niektórzy właśnie, żeby tego ciśnienia, nazwijmy to ciśnienie zeszło. I tutaj to się bardzo przydaje. Bardzo, bardzo myślę, że ważna wskazówka, o której teraz rozmawiamy. Ja akurat w Teamie, jak duży mam, nazwijmy to zespół drużynę, to lubię mieć taką osobę, która aż wręcz świeci przykładem. Wstawania punktualnego, kładzenia się spać, rolowania, rozgrzewki porannej, bo ona bardzo często ciągnie za sobą także innych, inspiruje do takiego poukładania. I to wiesz, to w drużynie także może bardzo, bardzo pomóc. Sebastian, spełniłeś dwa swoje marzenia. Pierwsze to, już wspomniałeś, gra w lidze zagranicznej włoskiej. A drugie to jest start w Igrzyskach Olimpijskich. Wiem, że, bo wielokrotnie o tym mówiłeś, że nie do końca jesteś zadowolony, usatysfakcjonowany z osiągniętych wyników. Powiedz, jakbyś miał teraz to ująć właśnie po takiej analizie. Czego zabrakło w tym, żeby no osiągnąć ten sukces, tę satysfakcję i też jakbyś miał cofnąć czas, to co byś zmienił? Jedną, może dwie rzeczy. Panu myślę przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie. Wiesz co, pierwsze Igrzyska Olimpijskie to tak jak wspomniałeś, to było marzenie nas wszystkich. W 2004 roku amasowaliśmy też troszeczkę szczęśliwie. Słynny turniej, gdzie tak naprawdę z Portugalią walczyliśmy o być albo nie być. I ten ostatni, przedostatni mecz, który dał nam awans, to był dla nas wielkie wydarzenie i wielki sukces, takie zderzenie z innym światem, inną rzeczywistością. Pamiętajmy, że znowu wracamy do tych czasów. Nie byliśmy w Unii Europejskiej, my się uczyliśmy zupełnie inaczej. Ten kontakt z zagranicznymi był bardzo mocno ograniczony, a wchodzimy w Atenach na stołówkę i nagle, wow, Amerykanie, NBA, zawodnicy, którzy gdzieś tam tylko w telewizji, lekkoatleci, którzy gdzieś tam się. Widziało i kibicowało, więc to był zupełnie inny dla nas czas, miejsce i w ogóle świat. To było dla nas wielkie, wielkie wielkie przeżycie. Oczywiście później mecze, granie zupełnie inaczej, bo też pamiętam, pierwszy mecz wygrywamy o 9 rano zresztą z ówczesną Serbią, bodajże, wcześniej Jugosławią, mistrzami olimpijskimi wygrywamy z nimi 3 do zera i od razu jesteśmy okrzyknięci faworytem do, do imprezy. To też trochę nam zburzyło ten cykl przygotowań i troszeczkę w głowach nam pomieszało. Natomiast no to było dla nas zderzenie z dużą świadkówką. Następne igrzyska z kolei już jechaliśmy jako wicemistrzowie świata, już byliśmy inaczej przygotowani mentalnie, zupełnie inaczej nastawieni, jechaliśmy tam po, po medal, i tak naprawdę to spotkanie ze średnio wyglądającymi w turnieju włochami. Przegrywamy 3-2 po dwóch końcówkach, po dwóch piłkach w końcówce, gdzie no to się też troszeczkę trzeba mieć troszeczkę też szczęścia, bo pamiętam, jak dzisiaj Łukasz Kadziewicz przechodzącą piłkę i Valerio Viromilio go przypycha Gdzie między rękami jeszcze, gdzie takie, takie coś zdarza się raz na nie wiadomo ile. Ostatnią piłkę atakuje Michał Winiarski, spada zawodnik z bloku i zostawia rękę, trafia w tą rękę, piłka jest wyblokowana. Więc to też jest trochę przypadku, trochę szczęścia, którego nam, nam wtedy zabrakło. I tak naprawdę teraz mnie pytasz, co bym zrobił? Nie wiem. Nie wiem, czy bym coś zrobił teraz z tej perspektywy, czy coś bym zmienił. Bo to, jakbym zmienił, to by coś znowu spowodowało inny przebieg tego, tego wszystkiego. Więc nie wiem, czy bym chciał zmieniać. Oczywiście bym zrobił wszystko, żeby osiągnąć ten sukces. Natomiast to też jest nauka na przyszłość i to też jest potrzebne. Bo wydaje mi się, że każda porażka to jest jakby nawóz do następnego sukcesu. Bo z porażki więcej się czasami wyniesie niż takiego zwycięstwa łatwego bez, bez właśnie tego. Co wspomniałeś na początku, potu, łez, krwi. Lepiej nie mogłeś tego ująć. Podpisuje się dwoma rękoma pod tym. Ja też uważam, że trzeba doświadczyć, trzeba się opierzyć w takich sytuacjach, żeby później na tym zbudować kolejne sukcesy. Może, trzeba było, może było to potrzebne. Może było to potrzebne dla ciebie, dla twoich kompanów w, załodze, w, w, załodze, w w Drużynie, ale także i dla kolejnych generacji, kolejnej generacji siatkarzy. Ja pamiętam bardzo dobrze tę waszą grę w Atenach, bo byłem też na tych igrzyskach. Co ciekawe, miałem dzień przerwy w swoich regatach olimpijskich i przyszedłem na mecz, ale chyba jeszcze grupowy. Wtedy graliście w grupach i to było, pamiętam, tam blisko Pireusu na tym obiekcie, niedaleko Mariny Olimpijskiej. I powiem szczerze, to był jeden z nielicznych turniejów szatkarskich, które w ogóle mogłem zobaczyć na żywo. Ale podobało mi się, pamiętam też Twoją grę. Ale także pamiętam. Tych siatkarzy, tło, koszykarzy, te gwiazdy lekki, atletyki, które mieszkali razem z nami, mieszkały razem z nami w wiosce Olimpijskiej. Do tego też trzeba przywyknąć. Ja jak zobaczyłem pierwszy raz Federera czy Nadala, to całe popołudnie się trząsłam. Ja pamiętam na uce jeszcze tak drżała mi, mi ręka. I wiem, że można do niektórych rzeczy się przyzwyczaić i przygotować, ale. To są jedyne w swoim rodzaju doświadczenia. I dobrze to powiedziałeś, że na spokojnie trzeba czasami podejść, żeby przeżyć to, i następnym razem już się być z tym za pan brat. Życie sportowca jest bardzo intensywne. I tutaj mówię o treningach, przygotowaniach, zgrupowaniach, podróżach, badaniach, spotkaniach marketingowych, różnych, w mediach. Jakie znaczenie dla ciebie miał czas na odpoczynek? W ogóle na taki czas, który mogłeś mieć dla siebie, żeby odpocząć, ale też zająć się zupełnie czymś innym. Ty miałeś zawsze jakieś hobby? Masz coś, co jest takim twoim trzecim miejscem, poza domem i zawodem? No w przypadku twoim to sportem, który uprawiałeś? Właśnie nie. I tego teraz można powiedzieć, że no nie chcę mówić, że żałuję, bo, bo to też teraz z perspektywy czasu można byłoby wiele zmienić i tak dalej. Ja miałem, mam takie swoje ciche hobby, które ostatnio strasznie zaniedbałem. Może nie hobby, ale przyjemność, wędkowanie. Kiedyś potrafiłem chodzić, wędkować bardzo dużo. A teraz powiem tak, że raz jak na rok się wybiorę gdzieś na ryby, może dwa, to jest naprawdę bardzo dużo. Lubiłem jeździć motocyklem, niestety po operacji kręgosłupa i po, po, po problemach zdrowotnych, kontuzjach, niestety to też musiało zejść na, na gdzieś w ogóle, nawet chyba do szafy, już na stałe i, i ciężko będzie wrócić. Natomiast ja tak na co dzień, ja się to nazywam ogłupiacze telefon, telefoniczne. Jest jakaś tam jedna czy dwie gierki, które gdzieś tam siedzę i żeby wy, wyluzować się, żeby odejść od tego wszystkiego, włączę pięć minut i, i ten umysł się resetuje i zaczynam. Od nowa, od nowa pracować, natomiast takiego stricte, stricte hobby. To, to, to nie mam. No, mogę, powiedzieć, mogę powiedzieć, że pochodzę z Gorzowa i wyklimam żurzel, ale czy to jest takie hobby, żeby jeździć za drużyną wszędzie? Nie. nie. Ja lubię śledzić, lubię kibicować, natomiast nie nazwałbym tego takim hobby przez duże H. To wędkarstwo jest ciekawe, bo ono bardzo uspokaja, prawda? Nie wiem, jaki jest Twój cel, właśnie, czy uspokoić się, czy złapać tą złotą rybkę kiedyś? Złowić. Złowić, złowić. złowić. Tak, złowić. tak, oczywiście. A ostatnio czytałem synowi książkę i wychodziło o złapanie, ale to może inna bajka. I faktycznie odpoczywasz, kiedy jesteś blisko natury, nad wodą i możesz się wyciszyć właśnie w tak chyba trochę w samotności, co? Nie, samotności nie. Zawsze z kimś. Ja raczej nie lubię takiej strictej samotności, żeby hmm. siedzieć sam i, i nie chcę mówić, rozmawiać. Bo tak jak mówiliśmy, rozmowa dla mnie to jest oczywiście bardzo ważna. Natomiast czasami wolę ciszę, ale jednak obcowanie drugiej osoby dla mnie jest bardzo ważne. Ja jak chodziłem na, na właśnie na wędkować, to raczej zawsze, zawsze z kimś i, i samemu jakoś tak nie czuję, żeby to, to, to dobrze działało. Natomiast tak jak wspomniałeś, obcowanie z przyrodą, z tą ciszą. Jest, jest bardzo ważne, i, i te, te moje wyjazdy, przede wszystkim na Mazury do rodziny, są dla mnie też bezcenne, bo, bo wtedy mogę się troszeczkę wyciszyć. Tak. Myślę, że tutaj sportowiec powinien mieć takie trzecie miejsce, znaczy no powinien. No, radzimy i sugerujemy, bo to jest jednak ten odpoczynek, szczególnie dla głowy, która wiadomo, ma dużo emocji, dużo napięcia, żyjemy w ciągłym stresie i osoby, z którymi ja wielokrotnie współpracowałem, albo pracowałem, także mój trener, albo właśnie mentor, psycholog sportowy, mówił, Mateusz, takie trzecie miejsce poza domem, w którym także dużo się dzieje, pracą, Twoim zawodem. Znajdź sobie właśnie jeszcze takie inne miejsce. Akurat w moim przypadku to jest fotografia. Może nie za dobrze robię zdjęcia, ale, ale interesuję się, jak tylko wychodzi nowa, nowe jakieś albumy albo ogłaszają konkurs WordPress Foto. Jestem całym sobą. Ale po co? Po to, że no trochę mi się oczywiście to podoba, nawet bardzo, ale żeby, żeby odskoczyć od tej codzienności. I widzę różnicę, naprawdę duże do, dosyć różnice. Sebastian, jesteś sportowcem po przejściach, jeżeli mogę tak to ująć. Mam na myśli oczywiście kontuzję. Jak czytałem, no i mam tutaj to spisane, kiedy w 2009 roku w sparingu z Bułgarią zerwałeś ścięgno Achillesa, później w listopadzie 2010 roku doznałeś kolejnej, jak to wiele osób powiedziało, makabrycznej kontuzji, tym razem w meczu ligowym w Rzeszowie. Przeszedłeś tak? Tak. E, wiele operacji, później puchło ci kolano. Ja, ja powiem, jak to nawet mówię, to, to mnie aż boli. E, I wiemy bardzo dobrze, że wielu sportowców e, wyczynowych, ale też i amatorów doświadcza kontuzji. Powiedz... Jak ty w ogóle przez to przeszedłeś, mam na myśli przede wszystkim emocjonalnie, i jakie rady dałbyś innym, kiedy doznają kontuzji, no, są już po tej operacji i, no, i nadal oczywiście myślą o tym, żeby wrócić do, do gry? Znaczy, to też trzeba rozróżnić, bo są kontuzje i kontuzje. Są tak ciężkie kontuzje, które czasami no, kończą karierę zawodnika, I to jest chyba najgorszy moment w życiu każdego sportowca, kiedy nie jego, jego głowa, jego decyzja, tylko. Zdrowie nie pozwala mu dalej kontynuować tej swojej kariery. Natomiast są to często te kontuzje takie małe, które wiesz, że wrócisz. Ja O tym niewiele osób wie, w tysięcznym bodajże albo w 2001 roku widzisz, na nie pamiętam. Miałem operację kolan, ale tylko po to, żeby je podreperować, podczyścić. I wiedziałem, że wrócę, więc dla mnie to nie była kontuzja. To, to był tylko taki typowy zabieg. Natomiast takie kontuzje, poważne kontuzje, które grożą zakończeniem kariery, to naprawdę bardzo ciężko przeżywałem. I tak naprawdę, gdyby nie rodzina, gdyby nie bliscy, znajomi, przyjaciele, to ciężko byłoby wrócić, wiesz, bo zerwane Achilles, pamiętam, że grupa ludzi skrzyknęła się i pod moim domem postawili wielki baner, świder wrócisz jak nie ty, jak nie ty to kto. Także to było dla mnie strasznie podbudowujące. Natomiast ta waleczność, to, to, ta, ta walka i ta krew takiego sportowca zawsze powodowała tego, żebym dążyłem do powrotu. Nawet po tej. Strasznej kontuzji, takiej nietypowej, bo, bo to były rzeczywiście pojedyncze przypadki w, wtedy w Polsce nadal są zerwania mięśnia czworogłowego całkowite. Eee, ja nie poddałem się. Lekarz mi ostrzegał, że może być ciężko, żebym wrócił w ogóle, że to jest trochę niebezpieczne, że, że mogę wylądować na, na wózku, jeżeli będę dalej wracał do siatkówki. Eee, jednak nie posłuchałem, eee, wróciłem. Niestety musiałem się poddać w pewnym momencie, bo tak jak powiedziałeś, zaczęło znowu puchnąć dosyć mocno. I było widać, że to nie, nie będzie nie, będzie szło w dobrym kierunku. Ale muszę powiedzieć, że po kilku latach wróciłem do amatorki e, i jeszcze się pobawiłem w amatorce przez kilka ładnych lat e, w Kędzierzynie ze znajomymi, z których serdecznie po, pozdrawiam. Bo to jednak gdzieś zostaje we krwi. Ja jestem moim tym trzecim, jak to powiedzieć, przed chwilą, miejscem hobby. Życiowym to jest jednak ciągle świadkówka. Pięknie. No, ciekawe, co powiedziałeś, że tak ważne są ludzie wokół nas. Szczególnie w takich trudnych momentach. Ja też jestem fanem metody piramida Sukcesu, która pozwala mi osiągać moje cele nie raz, a wiele razy. I budując tą piramidę sukcesu w fundamencie jej, czyli na samej podstawie, są zawsze ci najbliżsi rodzina, przyjaciele, bo prawda jest taka, że później, niezależnie czy to jest praca, czy sport, kiedy. No nie zawsze jest dobrze, Czasem jest bardzo ciężko, czasami doznajemy porażki, kontuzji, to zawsze możemy wrócić do tych fundamentów, jeżeli one są mocne, kiedy jesteśmy w, nie tylko wyspani, ale też i mamy dobrą dietę i czas na odpoczynek, ale właśnie mamy też rodzinę, to mogą, oni, są o nas, oni dla nas wsparciem i oparciem. Dobrze, że to powiedziałeś, wiesz? bo wydaje mi się, że w takich momentach dobrze w ogóle być przygotowanym na to, żeby sportowiec e, był przygotowany i miał do kogo się zwrócić. E, a nawet nie zwrócić, tylko żeby ci nasi najbliżsi sami na to e, za, zare, zareagowali. No ale ty e, w twojej karierze no, doszedłeś już do takiego momentu, kiedy musiałeś powiedzieć stop. To już jest e, koniec. Czy miałeś takie uczucie wtedy spokoju, bezpieczeństwa, że no. To już zamykasz, te drzwi się za tobą zamykają, ale jednocześnie czułeś, że inne mogą się otworzyć, inne możliwości, inne pomysły na życie możesz realizować nie tylko w sporcie, ale może także i w biznesie. Wiesz co, to trochę znowu wracamy do tego nieszczęsnego przypadku. Trochę przypadku też w życiu jest potrzebne, trochę szczęścia. Wtedy, kiedy kończyłem karierę, niestety. Gdzieś tam jednak chciałem zostać przy, przy, przy siatkówce, przy sporcie. Zacząłem pomagać wtedy trenerowi Stelmachowi, przy, przy drużynie. E, a jakiś tam zgrzyt z prezesem, jakieś za dużo słowa powiedziane, jedno zdanie, nasze drogi na chwilę się rozeszły, ale to właśnie spowodował ten przypadek, że dostałem szybko, bardzo szybko propozycję z Farta Kielce, z drużyny, która walczyła w playoffach, właśnie z Kędzierzynem, żebym przyszedł, żebym przyszedł, spróbował. Na na no, przysłowie dwa miesiące i mm -hmm. od tego zaczęła się cała moja kariera, jeżeli chodzi o, o, o trenerkę o trenera. Później wróciłem do kędzierzyna. Byłem asystentem trenera Castellaniego. Później dostałem propozycję, żebym sam objął jako pierwszy e, tę tą, tą, tą drużynę. E, nie szło mi za dobrze w trenerce i to kolejny przypadek trochę szczęścia. E, zwolniło się miejsce pani prezes, obecnie pani prezydent miasta Kędzierzyna musiała musiał zrezygnować z prezesury. I zaproponowano mi, więc to też dało mi to do myślenia, czy jednak nie zrobić ten krok wyżej, żeby nie spróbować, jeżeli w trenerce tak nie czuje się na, 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 100%, na 100%, to czy nie, nie pójść w tym kierunku. Najpierw dyrektor sportowy, właśnie wspomniany, później dyrektor zarządzający, później po pół roku e, propozycja i ujęłem stery prezeso, prezesa klubu. E, I takie właśnie historie powodują, że, że człowiek e, musi tą swoją. M, Chwilę znaleźć i ją złapać. Bo to, że masz możliwość, masz ten moment, to sami ludzie czasami nie widzą tego, nie zobaczą tego. Jeżeli nie spróbujesz, to się nigdy nie przekonasz. Ja jestem zwolennikiem, żeby próbować, bo bez prób, bez starania się, nigdy nie wygrasz. Zgadza się. Jesteś kolejnym dowodem, jeżeli mogę tak powiedzieć, właśnie takiej historii, że jedne drzwi się zamykają, ale inne się otwierają. I one takie zdarzenia muszą się wydarzyć, żeby właśnie inne miały miejsce, żeby nadeszły, ale one same nie nadejdą. To faktycznie liczy się wtedy kontakt, rozmowy z innymi ludźmi, szukanie nowych inicjatyw, pytanie, nawet cierpliwość, bo to nie tak, że w przeciągu tygodnia coś się znajdzie. Wiemy. ale mm, jesteś żywym dowodem na to, że e, można po zakończeniu kariery sportowej odnaleźć się w ciekawy sposób i nie cały czas zostać, zostawać na tym jednym stanowisku, a wręcz się rozwijać. No, dzisiaj można powiedzieć, jesteś na samym szczycie, e, a nadal bardzo zaangażowany w te najniżej po, po, położone e, działania i obszary e, związane z siatkówką w Polsce. Super. E, Wiemy bardzo dobrze, że wielu młodych zawodników nadal studiuje i ciężko jest połączyć im naukę z treningami i z rywalizacją sportową. To jest. Odwieczny problem, nie tylko polskiej siatkówki, ale w ogóle i innych dyscyplin sportu i także nie tylko w kraju, ale na świecie. Wiem, że macie pomysł, który wdrażacie z AZS-em, Akademickim Związkiem Sportowym, i tu jest, wygląda to dosyć ciekawie. Czy to jest pomysł, jakbyś mógł jeszcze kilka słów na ten temat powiedzieć, co to jest za pomysł, ale czy on się zrodził tak od nowa, czy gdzieś go podejrzałeś w innym miejscu, za granicą i próbujesz go tutaj umiejscowić? W to jest trochę też potrzeba środowiska, ponieważ jeżdżąc po kraju przed wyborami, rozmawiając z wieloma ludźmi, pytałem się, gdzie są problemy, gdzie są jakieś takie braki, co należałoby zrobić. W środowisku też nawet samym siatkarskim właśnie mówiono, że brakuje tego etapu przejścia z wieku juniora do tej dorosłej siatkówki. Wielu sportowców, wielu zawodników, a przede wszystkim siatkarek, nie wiedząc, co dalej iść, nie mając oferty do grania w jakimś klubowym zespole, na przykład wyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych czy za granicę i kończyło przygodę, szukało pracy. Teraz chcemy połączyć to, żeby ludzie, którzy idą na studia, mogli kontynuować swoją karierę, nie do końca grać zawodowo, ale kontynuować. Mamy przypadki wielu zawodników, którzy tak naprawdę nie zostali zauważeni tam na dole, na początku tej, tej, tej kariery, a teraz są przykładkami w semeniu. O Kamilu o nikt nie wiedział. Kamil Semeniuk był w zespołach juniorskich pomijany. Nie, za, nie załapał się do zespołu Młodej Ligi. Ale ciężką pracą dzisiaj jest tu, gdzie jest. Jest w najlepszym zespole. Awansował do, najlepszego zespołu, do najlepszej ligi na świecie. Wygrał dwukrotnie Ligę Mistrzów. Został MVP tej Ligi Mistrzów. Jest w koszulce reprezentacyjnej. Pamiętam, jak był jeszcze młody, jak podpisywał pierwszy kontrakt z Aksą, to mówi, że jego marzeniem jest założyć koszulkę reprezentacji, spełnia swoje marzenia. Więc wracając do projektu, chcemy, aby ci ludzie, którzy skończą szkołę tą średnią, idąc na uniwersytet, na wyższe uczelnie, mogli dalej kontynuować siatkówkę. I nie po to, żeby zostać może od razu reprezentantem, ale pamiętajmy, że to jest też inwestycja dla nas, jako e, cała dyscyplina, bo to jest e, też pamiętajmy o działaczach, to są. Też ludzie, którzy są przy zespołach, menadżerowie, to są ludzie, którzy pomagają zawodnikom, a na końcu to są nasi kibice, którzy chcą być, którzy chcą kibicować. To jest tak naprawdę inwestycja w nas wszystkich, w naszą dyscyplinę na, na, tak ogólnie, ale też możliwość takiej dwutorowej kariery uczenia się i, i zabawy. Brzmi fantastycznie. Ja wiem, że projekt jest już złożony. Co musi się wydarzyć, żeby on, że tak powiem, przed życie? Wiesz co? Zadaliśmy pytanie bardzo, chyba nad wszystkim uczelniom, bo to raczej AZTS robił. Dostaliśmy odpowiedź od wielu, że chcą przystąpić do, do tego projektu, natomiast no, niestety to jest wsparcie finansowe. Pamiętajmy, że taki projekt wymaga jednak też dofinansowania. Tutaj złożyliśmy dokumenty w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Szukamy też prywatnych sponsorów, którzy by chcieli wejść, którzy by nawet weszli w nazwę, żeby ta liga się jakoś nazywała. I chcemy przede wszystkim dać możliwość, żeby te uczelnie, które zaangażują się w to, nie odczuwały takiego mocnego obciążenia finansowego. Chcemy, żeby to było jak najmniej właśnie takie może nie bezkosztowe, bo koszty są zawsze. Bo to, to pamiętajmy, transport, sprzęt, sędziowie, obsługa, więc to wszystko dzisiaj, dzisiaj kosztuje. No i dlatego walczymy o to, żeby, żeby te środki pozyskać. Fajnie, trzymamy mocno kciuki. Sebastian, w Akademii Mistrzów zadaje. Jedno pytanie na koniec każdej rozmowy. Każdej <laughs> nie, myślę, że to jest ważne pytanie, które innym może dać wskazówkę, na czym powinni skupić uwagę. Co według Ciebie jest kluczowe, absolutnie kluczowe, by dojść na szczyt w uprawianiu sportu wyczynowego? Jedna rzecz, która przychodzi Ci na myśl. Zaangażowanie. Bez no. zaangażowania nie osiągniesz sukcesu, według mnie, bo Oczywiście, może ktoś mieć wielki talent, ale wydaje mi się, że jeżeli się nie zaangażuje w 100%, to tego sukcesu nie osiągnie. Bardzo dobrze to ująłeś. Zgadza się, ja się też pod tym podpisuję. Super, bardzo dziękuję. A Was, drodzy widzowie, zapraszam do Akademii Mistrzów, która jest osadzona na platformie w internecie. Tam rozmawiamy właśnie o tych metodach, o, na, te, na te tematy, którymi podzielił się dzisiaj z nami Sebastian. Tak naprawdę tam rozmawiamy także z ekspertami psychologami, z fizjologami, z lekarzami, z dietetykami. Bo tutaj wiele tematów bardzo ciekawych poruszyliśmy w naszej rozmowie, które myślę, że mogą być świetną inspiracją dla innych sportowców, trenerów, rodziców. Sebastian, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To przyjemność bardzo przyjemność porozmawiać jak sportowiec ze sportowcem. A was, drodzy widzowie, zapraszam za dwa tygodnie do Akademii Mistrzów na kanale sportowym. Dzięki, do zobaczenia. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MP Go.